Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj mamy za zadanie zgrzać pakiet i sprawdzić zgrzewarkę. Pakiet i zgrzewarka są dostarczone przez widza. Widz sobie zrobił już tutaj koszyczek, zamontował ogniwa. Widzimy koszyczek ładniutki, taki kompaktowy. Tutaj tak na wszelki wypadek chciałem sobie sprawdzić te ogniwa, ale ten koszyk jest tak pasowny, że tu nie ma możliwości tego tutaj rozebrać. Tu 6,6, no czyli ogniwa mają powyżej 6. Tutaj jest opisane nawet jako 7, zobaczmy te. No mój miernik wskazuje 6,6. Na tym pakieciku, co wcześniej robiłem, no to ogniwa miały poniżej 6. No dobra, ale nie wnikamy, może to nie będzie miało jakiegoś wielkiego wpływu. Będziemy sobie to zgrzewać na niklu grubość 0,2. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić do korzystania z usług PCBWay w zakresie budowy płytek PCB. Zamawianie płytek jest łatwe i proste. Określamy wielkość płytki, ile chcemy tych płytek, z ilu warstw mają się składać, z jakiego materiału mamy wytworzyć. Tutaj mamy jeszcze wiele innych parametrów, które możemy uszczegółowić, jak grubość, odstęp otworów, jakiego koloru chcemy płytkę, jak również szereg opcji wykończenia. Zapraszam do korzystania z tego serwisu. Polecam. Koncepcja połączenia plusa i minusa do zgrzewarki jest taka, że tutaj w tych blaszkach zostawimy sobie naddatek, wywiercimy otwór i tutaj będzie sobie to mocowane na śrubkę, czyli z tym. No tak jak wspomniałem, rozebrać tego nie dam rady, więc żeby oczyścić te powierzchnie do zgrzewania, no nic, oczyścimy to jak jest. Jedna strona jest. No to mamy obydwie strony. Kurde, nie wiem, czy ta koncepcja nie upadnie. Tu pod koniec wiertło wydaje się zbyt agresywne, więc może spróbujemy to troszkę tak ręcznie rozwiercić. Co prawda normalnej czwórki nie mam, tylko taką stożkową, ale to do testu wystarczy. No i mają być 4 warstwy niklu, czyli będziemy potrzebować 8 takich sztuk. No to myślę, że zróbmy sobie je najpierw. Te ogniwa się dosyć ciężko zgrzewają, więc pierwszą warstwę zrobimy sobie tym kondensatorowym bydlakiem. To ustalmy sobie parametry zgrzewania. Zaczniemy od nastawy, powiedzmy 5. W przeliczeniu to będzie ile? 1 milisekunda. No i 1 milisekunda wyrywa nam już ogniwa. Dla pewności dajmy może 6. No i myślę, że na 6 już zostawimy. No i najpierw zgrzejemy sobie głównego plusa i minusa. No mówili, że z niklu nie lecą iskry. Czy to na pewno jest nikiel? Też tak błyszczy się jak nikiel. A jeszcze zrobimy mu taki test solny, żeby się upewnić.
No jedną warstwę mamy. Oczywiście jeszcze musimy połączyć szereg, żeby była pewna pierwsza warstwa. I resztę pakietu zgrzejemy sobie zwykłą zgrzewarką z dwóch powodów. Bo tymi dużymi elektrodami jest troszkę mniej wygodnie operować. A poza tym jak zewrzemy te elektrody, no to uszkodzimy zgrzewarkę. A tego byśmy nie chcieli. Także po co ryzykować? Zróbmy sobie grzew próbny. Czyli tutaj się przygrzejemy tak, jakbyśmy się przygrzali normalnie. To będzie symulować pierwszą warstwę. Tutaj sobie ustawimy, no nie wiem, 20. No, wyrywa nam z kopytami. I tak będziemy robić. To pierwszą warstwę mamy gotową. Zmierzmy sobie impedancję, tak z ciekawości. Dziesięć i dziewięć, no trochę dużo. No myślę, że nawet na tej jednej warstwie powinno nam zgrzać. Tu ustawienie mamy 0,3, 15, 0,1, 15. I blaszkę stalową 15 powinno nam zgrzać mimo wszystko. Oj. Oczywiście jakaś marność. No ta grzewarka nie działa. A co jej jest i czy my do tego dojdziemy? To jest następne pytanie. I teraz miałem zamiar podłączyć grzewarkę do swojego pakietu. Ale tak patrzę na te bramki. I one nie wyglądają mi tutaj tak na super polutowane. To trzeba to chyba poprawić, nie? Grzewa normalnie. Wyrywa z kopytami. Finalnie doszliśmy do wniosku, że zgrzewarka działa, nic jej nie jest, a to pakiet jest problemem. Tu prawdopodobnie widz trafił na nieuczciwego sprzedawcę. Ogniwa miały być nowe do pakietu, a nowe nie były. I ze względu, że ten koszyk tutaj wchodzi strasznie pasownie, a no poza tym, że jest zgrzany pakiet, doszliśmy do wniosku, że nie będziemy tego dżyć, że najprościej będzie zakupić nowe ogniwo, wydrukować nowy koszyk. Ten pakiet zostanie wykorzystany do innych zadań. Ogniwa sobie wyczyszczę i zmierzymy sobie impedancję. Mamy 5. Cztery, dziewięć. 5,1. Na oczyszczonej powierzchni to ładnie wskazuje, bo jak wcześniej sobie mierzyłem, to mi wychodziło około 5,2, 5,3. No, to teraz to ślicznie wychodzi. No wiadomo, tu zawsze jakieś tlenki zostają, gorzej to przewodzi. Piękności są ogniwa. Teraz sobie przypomniałem, że miałem sprawdzić, czy to jest nikiel, czy to nie jest nikiel. No bo tak jak wcześniej mówiłem, nikiel nie powinien iskrzyć.
No coś tu jest brązowego. No a tu w miejscu uszkodzenia powłoki nie ma korozji. Tu gdzieś coś tam. No nie wiem co o tym myśleć. Tu mam drugą próbkę z drugiej rolki. No też wygląda na nikiel. A skąd ten brązowy taki tutaj osad? No nie wiem, nie wiem. No jeszcze raz. No tutaj gdzie jest uszkodzona powłoka, no nie ma korozji, no czyli nikiel. Pasków ze starej rolki sobie już tutaj troszkę przygotowałem. Ale tą drugą stronę zgrzejemy sobie na całkiem nowej rolce. I zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Być może wiem, skąd jest ten brązowy osad, bo ja sobie te paski, które tutaj wrzuciłem, podpisałem czarnym flamastrem, a one później tam do środka wpadły. I być może z tego. Ten jakby trochę mniej iskrzy, no ale też iskrzy. No tak samo jest. A tak z ciekawości zróbmy sobie jeszcze taki test. Tu mamy tą nową blaszkę, tu mamy tą starą blaszkę, czyli nikiel stary, nikiel nowy. Jeszcze do porównania damy sobie stalową i zmierzymy sobie impedancję. No to jedziemy. Nikiel nowy, czyli ten po prostu z nowej rolki. Ma jakieś 7,2. Sprawdźmy jeszcze raz. 7,2, 7,3. Nawet 7,4 pokazuje. Nikiel stary, czyli z tej pierwszej rolki niklowej. 10, o kurde. Dziesięć, osiem. No nie chcę być inaczej. 10, 6. No to coś to jest dziwnego z tym niklem starym. No i stalowy, kontrolny. Mam jakieś 11,6. 11,8. 11,9. To temu niklowi staremu kurde bliżej do stali niż do niklu. A patrzcie jaki ładny, świecący. Po internecie chodzi taka informacja, że można sprawdzić po tym jak blaszka się błyszczy, jak bardzo jest błyszcząca, która jest z niklu, a która jest ze stali. To ta kurde, ten nikiel nowy, który nam najlepiej wyszedł w testach, on się błyszczy tak jak stal. A ten nikiel stary, co tak kiepsko wyszedł, się tak ładnie błyszczy. To na żywo to jeszcze inaczej widać. Ten nikiel nowy i stalowa błyszczą się bardzo podobnie. A ten nikiel stary ze słabymi parametrami błyszczy się najładniej. No nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć. Te kawałki blaszki nie skorodowały. Jedno ze starej taśmy, drugie z nowej, które z której to nie wiem, bo te napisy, tak jak mówiłem, wpadły do końca, do środka, do tego pojemniczka i się to zmyło wszystko, no ale tu korozji nie ma, no to nie może być stalowa. Gdyby to było stalowe, to była jedna wielka masakra. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie.
No coś, ten nikiel do niklu się nie chce zgrzewać, czyli tutaj nam się ta sztuczka nie uda. Nie wiem, czy te elektrody tu są tępe, czy co. Zobaczmy, czy tutaj się nam będzie grzał. Normalnie nikiel do bateryjki zwykłej. No, tu się grzeje, no co tu. Wyrywa z kopytami. Na ustawieniu 35. Kurde, coś mi się tu popieprzyło i to srogo. Przecież to nie powinno być tutaj, tylko tutaj. Ale nic, nie będziemy tego drzeć. Po prostu tutaj się utnie. A to później na samym końcu dołożymy tu jeszcze jedną warstwę i tyle. No, sytuacja opanowana, wstyd pozostał, ale tak to jest. Nie ma co się brać za robotę, jak człowiek zmęczony. No, mamy jakieś 8,4, 8,5. Napiszmy 8,5. No, druga warstwa zrobiona, zobaczmy ile wyszło. No, mamy jakieś 5,7, 5,8, 5,6. No przyjmijmy jakieś 5,5, 5,6. No to mamy 3 warstwy. No i mamy 5. No i mamy 4 warstwy. 4,7. Nie sprawdzimy, jaka będzie impedancja przy 5 warstwach, bo widz sobie życzył 4 warstwy. Ustawienie 15, stal 0,2. No i jeden otworek. No tylko to mamy połączenie 10 AWG, a nie 8 AWG. No także tutaj nie musi być idealnie. To sobie widz będzie poprawiał we własnym zakresie. No to dajemy 20. No i tu przy elektrodach też jest 10 AWG. To nie są najlepsze elektrody. No też jeden otwór. Tutaj nam chodzi tylko o to, żeby przetestować, czy zgrzewarka w ogóle działa. No ona działa, no ale jak już chcemy coś zgrzać, no to już to zgrzejmy. Jakieś dziwne tutaj. Jeden otwór wyrywa, drugiego nie. I to dajmy po 30. Co niektórzy mówią, że to jest w sumie już 60, no bo niby tak by wypadało z matematyki. Tylko ja tu po tych grzewach nie czuję, że to jest 60. Nie wiem, jak się te czasy dodają. No niby teoretycznie powinno być 60, ale jak zgrzewam inną zgrzewarką 60, to inaczej odczuwam te zgrzewy, czyli inaczej tutaj się, inaczej to wygląda wszystko. O nie, strasznie to dziwne. I te przewody 10 AWG taką różnicę już robią, no bo jak przedtem testowaliśmy tą zgrzewarkę, podłączając ją do pakietu takiego, co wcześniej robiłem, no to pięknie zgrzewała. Więc tutaj nie widzę, żeby coś się działo z grzewarką. No to połączenie musi tutaj być takie nie halo. Czyli reasumując, grzewarkę żeśmy wcześniej sprawdzili, wszystko działa. Pakiet ma odpowiednią impedancję, musi działać. Chodzi widocznie o te wszystkie połączenia. O to, że tu przewód jest 10 AWG, tutaj jest 10 AWG, a nie 8. Elektrody też takie trochę bidne. No to wszystko musi się składać na to, że grzewarka nie chce w tym momencie zgrzać. Widz chciał ode mnie tylko, żeby przetestować zgrzewarkę, czyli zgrzewarkę, żeśmy wcześniej przetestowali, zrobić pakiet, pakiet zrobiony, resztę połączeń ma już sobie robić sam. Więc na tym będziemy kończyć. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.